Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje ABC osobistego oddania się Maryi dla duchowieństwa i wiernych. Idea osobistego oddania się Maryi. Kim jest dla nas Maryja? Maryja jest stworzeniem Bożym, jak my. Sama z siebie jest niczym i wszystko zawdzięcza Bogu. Bóg jednak uczynił ją najpiękniejszym i najmożniejszym po Chrystusie człowiekiem. Nie potrzebował jej do wykonania swoich planów, ale z miłości dla niej i dla ludzi powołał ją do życia i przez nią chce spełniać największe swe dzieła. Maryja jest Matką Bożą i ten przywilej jedyny i niepojęty wynosi ją ponad wszystkie stworzenia. Wejście w tajemniczy związek z Trójcą Świętą sprawia, że Maryja jest dla nas tajemnicą. Maryja jest Matką Odkupiciela i z tego tytułu jest naszą współodkupicielką. Święty Jan Paweł II wyjaśnia: współpraca chrześcijan w dziele zbawienia ma miejsce dopiero po wydarzeniu na Kalwarii, którego owoce rozgłaszają oni przez modlitwę i własną ofiarę. Współpraca zaś Maryi ma miejsce podczas samego wydarzenia na Kalwarii, a to dlatego, że była ona Matką Jezusa. Rozciąga się zatem na całość zbawczego dzieła Chrystusa. Tylko ona została włączona w ten sposób w ofiarę odkupieńczą, która wyjednała zbawienie wszystkim ludziom. Maryja zjednoczona z Chrystusem i oddana Synowi, współdziałała z Nim, ażeby otrzymać łaskę zbawienia dla całej ludzkości. Stojąc pod krzyżem, Matka Najświętsza płaciła wraz z Chrystusem i w zależności od Niego, bólem swego niepokalanego serca, cenę odkupienia. Z tego tytułu ma prawo do każdego człowieka, bo współwysłużyła każdemu razem z Jezusem życie wieczne. Maryja jest pośredniczką wszystkich łask. Nic nie przychodzi do nas od Boga bez niej. Syn przekazał jej wszystko, co zdobył przez swe zbawcze życie i śmierć. Maryja każdą łaskę może uprosić i każdą, jaką otrzymujemy, uprasza rzeczywiście. Maryja jest królową świata aniołów i ludzi. Posiada nie tylko królewską godność, ale prawdziwą królewską władzę. Jest królową potężną i nie oprze się jej nic. Bóg jej niczego nie odmawia, a ona wie, o co go może prosić. Królowa świata posiada moc nad szatanem. Zły duch lęka się jej bardziej niż wszystkich aniołów i świętych. Maryja jest Matką Kościoła i ludzi. Jest Matką mistycznego ciała, jego nadprzyrodzonego życia. Bóg przez nią daje Kościołowi, każdemu z jego członków, swoje życie. Przez nią daje siłę, wzrost i rozwój. Jeśli Bóg uczynił Maryję tak wielką i piękną i wprowadził ją tak głęboko w dzieło zbawcze, w życie Kościoła i każdego z nas,
uczynisz bardzo mądrze, gdy postarasz się związać z nią jak najściślej. Co to jest oddanie się Maryi? Istota stworzona cofa się w rozwoju w miarę jak oddaje się istocie niższej od siebie, a doskonali się i rozwija w miarę jak oddaje się istocie wyższej i lepszej. Najlepiej, jeżeli się odda Matce Bożej, bo ona jest najświętsza i ma wszystkie łaski dla wszystkich. Im ktoś bardziej zbliży się do Maryi, tym więcej się osobiście rozwinie i tym więcej zdziała dobrego, tym bardziej będzie szczęśliwy. Ludzie w różnym stopniu związani są z Matką Bożą. Jedni tylko rzadko odzywają się do niej modlitwą Zdrowaś Maryjo czy jakimś aktem strzelistym. To stopień najniższy. Inni modlą się do niej codziennie, odmawiając różaniec. To stopień wyższy. Jeszcze inni włączają się do żywego różańca, czy wstępują do zakonu poświęconego jej czci. To wysoki stopień związania się z nią. Ale najwyższym ze wszystkich jest całkowite oddanie jej siebie na własność. Jeśli chcesz oddać się Matce Bożej, powinieneś jej powiedzieć: Matko, kocham Cię, mam do Ciebie pełne zaufanie i dlatego oddaję się Tobie całkowicie, by przez Ciebie należeć do Chrystusa. Oddaję Ci moje ciało z wszystkimi jego członkami i zdolnościami, moją duszę i wszystkie jej władze. Oddaję Ci wszystko to, co posiadam z rzeczy materialnych i kiedykolwiek będę posiadał. Także oddaję Ci wszystkie moje dobra duchowe i nadprzyrodzone. Oddaję się Tobie do dyspozycji, byś uważała mnie za swoją własność i czyniła ze mną i wszystkim, co posiadam, co się Tobie podoba. Wiem, że Ty lepiej znasz wolę Bożą. Dlatego proszę, byś nie oglądała się na moją wolę i moje życzenia, gdyby były odmienne od Twoich, ale abyś przeprowadzała swoje i Boże plany, nawet wbrew mojej woli. Kto oddaje Maryi swoje ciało, pozwala jej czynić z nim, co ona uzna za właściwe i potrzebne. Jeśli zechce ciału dać radość, przyjmę radość. Jeśli potrzebna jej będzie moja choroba, przyjmę chorobę i cierpienie. Wszystkie zmysły mego ciała mają być jej własnością. Oddaję Maryi duszę z wszystkimi jej władzami, tym samym pozwalam jej wszystko w sobie pozmieniać. Pozmieniać myśli, by stały się podobne do jej myśli. Pragnienia, by były coraz bliższe jej pragnieniom. Uczucia, by jednoczyły się z jej uczuciami. Chcę mieć całą duszę otwartą na wszystko, co zechce mi przekazać. Pozwalam jej także wszystko, co mam w duszy, zabrać. Oddaję Maryi wszystkie dobra zewnętrzne, odtąd wszystko, co mam. Odzież, zegarek, komputer, pióro, mieszkanie, wszystko, co mam i kiedykolwiek będę posiadał, jest jej własnością i za jej zgodą. Oddaję Maryi także wszystkie dobra nadprzyrodzone,
Są wśród nich także te, których nie można odstąpić, jak osobiste zasługi i stopień łaski uświęcającej. Oddaję je Maryi na przechowanie. Są i takie, które mogą być odstąpione, odpusty, zadośćuczynienie, owoce błagań. To pozwalam dać komukolwiek zechce. Musisz to dobrze przemyśleć. Jeżeli lękasz się takiego oddania, zastanów się, czy nie masz do Maryi za mało zaufania. Jeżeli tak się oddasz, ty sam i wszystko, co do ciebie należy, staje się od tej chwili własnością Matki Bożej. Także i twoja przyszłość została złożona w jej ręce. To najwyższy akt czci, zaufania i miłości, a jego następstwa mogą być bezcenne. Pamiętaj jednak, że oddając się, nie ty wyświadczasz Maryi przysługę, ale to ona okazuje ci wielką miłość, że podsuwa ci chęć oddania się i pragnie cię przyjąć. Jakie powinno być oddanie? Gdy zastanowisz się nad przymiotami oddania, lepiej zrozumiesz, na czym ono polega. Oddaj się Maryi na własność. Na własność, a nie tylko w opiekę. Wielu pragnie, by Maryja im służyła. Ty się tak oddaj, by Maryja wiedziała, że ty chcesz jej służyć. Oddaj się dla jej dobra, nie dla swego. Oddaj się, by ona miała z ciebie chwałę i korzyść, jeżeli to możliwe, i dowolnie mogła cię użyć dla większej chwały Boga i zbawienia dusz. Oddaj się jej tak, jak darujesz książkę na imieniny. To przynosi głęboki pokój. To jest zarazem bardzo radykalne i sprowadzi twoją religijność z pobożności powierzchownej do pełnego realizmu. Oddaj się Maryi całkowicie. Nie mów, że na wszystko się zgodzisz, ale na to czy tamto nie. To byłby brak zaufania. Godzisz się na wszystko. Także na to, czego się najbardziej boisz, jak choroba czy kalectwo. Ona wie lepiej, co dla ciebie jest dobre. Przestaniesz się bać takich rzeczy jak ośmieszenie, krzywda, cierpienie. Oddaj się jej bezpowrotnie. Powiedz Maryi z góry: Matko, gdybym kiedyś chciał od ciebie odejść, gdybym się zaczął buntować, że naprawdę wszystko mi zabierzesz, bądź tak dobra i w ogóle nie zważaj na moje protesty. Oddaj się Maryi rzeczywiście, nie tylko słowem, ale życiem. Trzeba rzeczywiście naprawdę tą drogą iść krok po kroku. Maryja prowadzi skróconą drogą do świętości, ale tylko ona ją zna i tylko ona ma od Boga łaskę, że może cię nią poprowadzić. Stwierdzisz rychło, że oddanie to nie tylko nowa forma pobożności, ale to nowa forma życia, zdolna szybko i tak całkowicie przeobrazić twe postępowanie, że zgodne będzie z wolą Bożą. Na tej drodze trzeba czasem ponieść pewne ryzyko. Jeśli zrozumiesz,
że Maryja zażąda od Ciebie czegoś trudnego, oddaj się z pełnym zaufaniem. Tak na ślepo, jak mawiał ksiądz prymas Stefan Wyszyński. Nie żądaj, by Bóg ujawnił swe plany względem Ciebie. Nie chciej wiedzieć, do czego Cię Maryja w przyszłości zechce użyć. Proś tylko, byś wiedział, co masz czynić z chwili na chwilę, a przewidywać tylko tam, gdzie taka jest wola Boża. Oddaj się Maryi, by być jej dzieckiem i niewolnikiem. Im bardziej będziesz w swym przekonaniu mały, tym doskonalej będziesz jej poddany. Wzrost na drodze dziecięctwa duchowego polega na tym, by stawać się coraz mniejszym i coraz bardziej zależnym od niepokalanej, być jej niewolnikiem. Tym słowem wyrazisz jej swoją pokorę i bezinteresowność. Niewolnik nie ma żadnych praw. Można się nim posługiwać dowolnie. Maryja nie musi nawet wysłuchiwać próśb swego niewolnika. Może go nawet wyniszczyć, gdyby to było potrzebne dla chwały Boga i zbawienia ludzi. To jest najwyższy stopień oddania się Bogu i zarazem najwyższy stopień miłości. To ci przyniesie wolność. Im bardziej uzależnisz się od Niego, tym bardziej będziesz wolny. Wolny od lęku, bo Bóg się niczego nie boi i wszystko może. Wolny od smutku, bo Bóg jest radością. Wolny od fałszu, bo Bóg jest prawdą. Wolny przede wszystkim od grzechu, bo Bóg jest świętością. Przy każdym z tych przymiotów zastanów się, czy tak chcesz się Maryi oddać. Jeśli tak, to jej to pokornie i radośnie wypowiedz. Jaki jest cel oddania? Cel oddania nie jest inny od głównego celu Twego życia. Po co żyjesz na świecie? Bóg dał Ci dwa zadania. Wzrost do pełni własnej osobowości dla chwały Bożej i pomoc innym, by osiągnęli swoją pełnię. Przez jedno i drugie Bóg otrzymuje największą chwałę. Wzrastasz fizycznie od dziecka do dorosłego człowieka. Wzrastasz umysłowo, ucząc się, zdobywając wykształcenie, nabywając życiowego doświadczenia. Tylko w dziedzinie religijnej i moralnej niestety często zostajemy na poziomie nierozwiniętych dzieci. Egoista, pyszałek, nieczysty, chciwiec, zazdrośnik, leniwy. To ludzie moralnie niedorozwinięci. Każdy grzech to znak moralnego niedorozwoju, duchowego kalectwa. To znak braku pełni człowieczeństwa. Jeśli się oddasz Maryi, ona ci pomoże wyleczyć się z wad i grzechów. Nie będziesz się musiał wstydzić, że jesteś moralnie niedorozwinięty. Ona ci pomoże dojść do pełni duchowego wzrostu. Nauczy cię wierzyć, ufać i kochać bliźniego. Z jej pomocą będziesz mógł tak żyć, byś niczego nie musiał żałować. Kto oddaje się Matce Bożej, tym ona posługuje się dla zbawienia bliźnich,
Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi żyjących na świecie. Postanowił jednak, że w zbawieniu muszą mu pomóc sami ludzie. Maryja ma od Boga łaski dla zbawienia wszystkich, ale będzie mogła radować się uratowaniem wszystkich, jeśli znajdzie takich, którzy jej pomogą. Oddając się Maryi, staniesz się jej narzędziem w zbawieniu. Ona czeka na takich ludzi. Prosiła w Fatimie, by jej się oddawać. Ona za Twoje oddanie i przez Ciebie będzie mogła uratować wielu od potępienia. Czy chcesz być w rękach Maryi narzędziem zbawienia świata? Jakie powinno być wewnętrzne usposobienie ludzi oddających się Maryi? Nie można się oddać komuś, do kogo nie ma się zaufania. Natomiast możesz oddać się Maryi, jeśli masz do niej pełne, bezgraniczne zaufanie. Ufność to pewność, że Maryja nie zawiedzie. Czy gotów jesteś, jeśli ona tego zechce, podejmować dla niej rzeczy po ludzku mówiąc niewykonalne? Nie można oddać się komuś, kogo się nie kocha. Oddanie bez miłości nie ma sensu. Prawdziwa miłość szuka nie własnego dobra, ale dobra tego, kogo miłuje. Czy kochasz Maryję tak, że pragniesz dla niej dobra, że gotów jesteś dla niej wiele, wszystko poświęcić, by pomnożyć jej chwałę i radość? By oddać się Maryi, trzeba by się znał jej rolę w dziele zbawienia i uświęcenia ludzi. Ona jest nadprzyrodzoną matką wszystkich i pośredniczką łask. Z woli Stwórcy przewodzi wszystkim siłom Bożym w walce o Królestwo Boże. Liczne jej objawienia wskazują, że Bóg pragnie, by wstąpiła świadomie na arenę walki o duszę z szatanem. Oddając się jej, oddajesz się Królowej i Pani Wszechwładnej. Jakie są owoce oddania się Maryi? Owoce są wielorakie i cenne. Całkowite oddanie się Maryi przynosi Bogu największą chwałę. Sami zapominamy kierować wszystko ku chwale Bożej. Maryja, Twoje myśli, słowa, czyny, cierpienia i cały Twój czas uczyni chwałą Bożą, by oczyścić je ze świadomej chęci szukania siebie i służenia sobie. Gdy Twoje cele poddasz jej intencjom, te najprostsze czynności uczestniczą w bezmiernej chwale, jaką ona oddawała Bogu. Twoje oddanie się Maryi jest najwyższym dobrem bliźnich. Kto oddaje się Bogu przez Maryję, staje się wraz z nią darem Boga dla ludzi, narzędziem Jego miłości ku ludziom. Matka Boża ustrzeże Cię od grzechów przeciw miłości bliźniego, da Ci udział we władnym miłosierdziu, uwrażliwi na potrzeby najbiedniejszych, zwłaszcza konających grzeszników. Nauczy Cię delikatności, przepraszania i naprawiania drobnych nawet przykrości. Najwięcej po Tobie skorzystają z Twego oddania się Twoi bliscy. Ponieważ są Twoi, stają się jej. Maryja za oddanie bardziej ich kocha, więcej im pomaga
i modli się za nich. Oddanie się Maryi jest przede wszystkim Twoją największą korzyścią. Daje Ci najpierw udział w jej życiu i cnotach. Jako jej dziecko stajesz się współwłaścicielem wszystkich jej dóbr. Da Ci udział w swojej wierze, bez której nie można podobać się Bogu. W swojej ufności i pokorze, która jest mądrością. Otrzymasz udział w jej miłości niezmiernej ku Bogu i najmiłosierniej oddanej ludziom. Ona ozdobi Twoje dobre uczynki swoimi zasługami, że będą milsze Bogu i więcej przyniosą Ci łaski. Jej miłość ukryje wiele Twoich braków i grzechów. Oddanie się Maryi zjednoczy Cię szybko z Chrystusem, co jest Twoją świętością. Maryja jest drogą do Chrystusa niezawodną i wyzwoli Cię z wszystkich zasadzek szatana. Jest drogą łatwiejszą, bo sama pomoże Ci przebyć cierpienie konieczne dla Twej świętości. Jest drogą krótszą, bo w krótkim okresie zupełnej od niej zależności znajdziesz się dalej na drodze miłości niż przez lata długie wędrowania z własnej woli. Oddanie się Maryi daje pełną wolność duchową. Uwolni cię od lęków, skrupułów i urazów. Otrzymasz wielkie poczucie bezpieczeństwa. Nie będziesz się lękał ludzi, cierpienia i nieszczęść. Będziesz prawdziwie wolny. Nie będziesz się bał podejmowania decyzji i ich konsekwencji, bo ona ci pomoże wybrać. Nawet twoje pomyłki i niepowodzenia wykorzysta dla dobra, a nawet gdy coś świadomie źle zrobisz, kiedy potem wrócisz do niej, ona wszystko naprawi i odsunie złe skutki. Będziesz umiał głęboko i spokojnie wierzyć, że miłującym Boga wszystko sprzyja ku dobremu. Gdy oddasz się Maryi, otrzymasz od niej wiele radości. Doznasz raz po raz namacalnych znaków jej najmilszej opieki i interwencji. A cóż bardziej może radować jak to, że Ciebie, właśnie Ciebie, małego, biednego i nieudanego, miłuje prawdziwie i serdecznie ta najpiękniejsza po Bogu istota. Ta radość będzie przedsmakiem szczególnej radości, jaką w niebie otrzymują ci, co się jej oddali. Wysłuchane treści pochodzą z dziełka ABC osobistego oddania się Maryi, autorstwa ojca Elizeusza. Wersję książkową oraz audiobook nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.